Gabriela Morawska-Stanecka, wicemarszałek Senatu Lewica. Dzień dobry, witam pani marszałek. Dzień dobry, witam państwa, witam panią redaktor. Dzień dobry, witam serdecznie. To na początek może chciałabym zacząć, pani marszałek, od tego, o czym Gazeta Wyborcza pisze, donosi, nie tylko zresztą ona, ale co wywołało dość wiele oburzenia podczas weekendu, czyli propozycja zmian, jeżeli chodzi o przyjmowanie mandatów. Mandaty nie do przyjęcia. PiS chce odebrać możliwość nieprzyjęcia mandatu. No, komentarze pojawiają się takie, że to efekt demonstracji i porażek w sądach, bo większość osób, które do sądów trafiły z takowymi mandatami, no, zostało odesłane do domu bez mandatów właśnie, bo z reguły sąd te sprawy umarza. No i w ten sposób PiS chce jednak to zmienić i zniechęcić pewnie poniekąd też ludzi, żeby chociażby na ulicę nie wychodzili, nie protestowali. No i to taki projekt wywołuje oburzenie przede wszystkim opozycji i wielu Polaków, ale także Jarosława Gowina, który mówi, że on i całe porozumienie jest przeciwko. No i pojawiają się już takie głosy, że to kolejny spór na prawicy i jakie mogą być tego potencjalne konsekwencje. Jak pani ocenia próbę zmiany i wprowadzenia takiego prawa, które spowoduje, że będziemy musieli przyjąć mandat i tak naprawdę nic do powiedzenia nie będziemy mieć w tej kwestii? Te sprawy oceniam dokładnie tak samo jak wszystkie zmiany w wymiarze sprawiedliwości, które nam Solidarna Polska i Zbigniew Ziobro od 2015 roku proponują. To jest kolejny krok do łamania praw obywatelskich, to jest pozbawienie obywateli prawa do sądu, do prawa do rozstrzygnięcia sprawy przez niezawisły sąd, czyli jawne złamanie konstytucji. I tutaj już wypowiedział się pan sędzia Czajka na ten temat, mówiąc, że jest to powrót do czasów sprzed 1989 roku i takie podejście, powiedzenie do policjanta: panie władzo, nabiera nowego sensu, dlatego że jeżeli człowiek będzie musiał przyjąć i zapłacić mandat, to znaczy, że ten szeregowy policjant, który czasami nie ma podstawowej wiedzy na temat prawa i na temat konstytucji, bo ja nie wymagam od policjantów, żeby byli prawnikami z wykształcenia, będzie decydował o tym, czy obywatel poniesie odpowiedzialność, czy też nie. No, tak absolutnie nie może być. I tak jak powiedziałam na początku, to jest jedna z kolejnych prób ograniczenia praw obywatelskich przez Zbigniewa Ziobrę i przez Solidarną Polskę. Nie dziwię się tutaj, że Jarosław Gowin się sprzeciwia i uważam, że no to jest kwestia... Znaczy, o konstytucji, przestrzeganiu konstytucji to nawet w przypadku Jarosława Gowina no nie można mówić, bo wiele rzeczy firmował, ale myślę, że Jarosław Gowin już też widzi, że Zbigniew Ziobro idzie z każdym krokiem zbyt daleko. Ja zastanawiałam się po tym kryzysie z wetem w grudniu, kiedy następny kryzys wywoła Zbigniew Ziobro i nie trzeba było zbyt długo czekać. Mamy tę kolejną kwestię. No, kuriozalna sprawa. Oczywiście to jest efekt tych demonstracji, to jest efekt tego, że obywatele nie przyjmowali mandatów i to policja musiała kierować wnioski, musi dalej kierować wnioski do sądu, a przerzucanie tego na obywatela powoduje, no, poza łamaniem jego praw, też to, że to jedna, nie wiem, dziesiąta tych spraw trafi do sądu, bo obywatele też nie mają wiedzy niezbędnej do tego, żeby takie zaskarżenie, takie zażalenie sporządzić. Będą musieli iść do prawnika. To wszystko nastręcza kłopotów, problemów też finansowych. No i taki jest ewentualnie, taki jest ten cel główny. No tak, a jeszcze biorąc pod uwagę, że tam jest 7 dni na odwołanie się, a często jesteśmy zajęci innymi kwestiami. Krótko, może się okazać, że będziemy, nie wiem, zapominać. Nie będziemy mieli czasu na to, czy nawet tak jak pani mówi, nie wiem, na zorganizowanie sobie prawnika, bo to nie jest tak, że każdy Polak ma swojego prawnika i dzwoni do niego i to, na to wsparcie może liczyć. Dokładnie. Ale chciałam jeszcze wrócić do tego, o czym pani powiedziała a propos policji, bo właśnie, no tak jak pani zauważyła, teoretycznie policjanci będą decydowali o tym, czyli będą interpretować prawo w danej sytuacji, czy ten mandat można nałożyć, czy nie. Czyli po naszej stronie po pierwsze pozostanie udowodnienie, że na przykład nie popełniliśmy jakiegoś wykroczenia i ten mandat nie ma podstaw prawnych, to raz. A dwa, ja pamiętam, jak w przypadku właśnie tych protestów, które miały miejsce na ulicach Polski od października w związku z walką o prawa kobiet, jak często policja używała argumentu, że oni nie są od tego, żeby interpretować prawo, tylko żeby reagować na łamanie tego prawa. I ciekawa jestem teraz, jak w takiej sytuacji, jaka interpretacja, jaka argumentacja się pojawi. Dokładnie. Poza tym proszę pamiętać, to jest w ogóle złamanie zasady domniemania niewinności. Dlatego, że człowiek do tego momentu jest niewinny, dopóki nie udowodni się mu winy przed sądem. To jest pierwsza kwestia. A druga kwestia, ja sobie przypominam, kiedy było w Senacie sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich prezentowane, to rzecznik zwrócił uwagę na to, że po demonstracjach nawet nie tych teraz październikowych, tylko po tych czerwcowych, większość tych spraw, które były kierowane do sądu, były przez sądy traktowane w taki sposób, że ludzie byli uniewinniani. I nawet rzecznik zadał takie pytanie, no, czy policja jakieś konsekwencje w stosunku do tych policjantów, którzy tak szafowali tymi wnioskami, wyciągnęła. Zresztą ja też o to pytałam, jeszcze nie otrzymałam odpowiedzi od ministra spraw wewnętrznych, czy i jakie konsekwencje były wyciągane wobec policjantów, którzy kierowali takie wnioski wobec obywateli do sądu, a później obywatele byli uniewinniani, dlatego że w każdej tego typu sytuacji należy jednak wyciągać konsekwencje, myślę, że również dyscyplinarne wobec policjantów, którzy nadużywają władzy. I biorąc pod uwagę te kwestie, no, zmiana prawa w tym momencie powoduje, że obywatel znowu będzie bezsilny i jakby straci tę możliwość obrony przed sądem. Ja w latach 2015-2019 prowadziłam wielokrotnie sprawy obywateli, którzy protestowali przeciwko wtedy zawłaszczaniu sądownictwa przez PiS. I wszyscy ci obywatele, których ja reprezentowałam i których reprezentowali moi koledzy adwokaci, zostali w sądach uniewinnieni. W związku z czym, no wiemy, do czego teraz ma to prowadzić. Ma to doprowadzić do tego, żeby te sprawy nigdy nie znalazły się w sądzie, do tego, żeby obywatel słuchał władzy, przede wszystkim, żeby się bał. Po tych demonstracjach w październiku ubiegłego roku policjanci, nie wiem w jaki sposób oni to robili, być może na podstawie zdjęć, identyfikowali ludzi, którzy brali udział w demonstracjach i odwiedzali ich, oczywiście w cudzysłowie mówię, odwiedzali w domu. Bo również do mojego asystenta, młodego człowieka, przyszła policja do domu rano i namawiała go w domu, żeby przyjął mandat za to, że uczestniczył w nielegalnej demonstracji. No to ja pytam, dlaczego wówczas, kiedy on w tym domniemanym zgromadzeniu brał udział, wtedy policja nie usiłowała wręczyć mu mandatu, tylko poświęcała czas na to, żeby na podstawie zdjęć, na podstawie tych relacji wideo wyłapywać ludzi, do których później jedzie do domu. No dlaczego pojechała do nich do domu? No dlatego, żeby wywierać dodatkową presję na tych ludzi. Dlatego, że jeżeli człowieka odwiedza w domu policjant, to przede wszystkim widzą to sąsiedzi, widzi to rodzina. To jest takie wywołanie presji psychologicznej na człowieka właśnie w tym celu, żeby on czuł się osaczony, że nawet we własnym domu nie będzie miał spokoju, nawet własny dom nie będzie dla niego azylem. To wszystko jest po to, żeby odebrać nam poczucie bezpieczeństwa, żeby nam odebrać podstawowe prawa obywatelskie i żebyśmy się po prostu władzy bali. To o to chodzi. Kolejny krok w tą stronę właśnie. A jak pani, też wracając jeszcze właśnie do wątku, który wcześniej w naszej rozmowie się pojawił, właśnie ocenia zachowanie Jarosława Gowina? No bo wielokrotnie, no kilka sytuacji już było w ciągu ostatnich kilku miesięcy, kiedy Jarosław Gowin sprzeciwiał się decyzjom, propozycjom Prawa i Sprawiedliwości w jakichś kwestiach. ostateczności okazywało się, że no... podejmował takie, a nie inne decyzje, które doprowadzały do tego, że chociażby wrócił teraz do rządu. Czy ten kolejny sprzeciw jego i Porozumienia w sprawie właśnie tych potencjalnych przepisów może coś według pani wskórać? Czy to jest jakieś takie pokazywanie, no z jednej strony próba pokazania, że nie zgadzam się z tymi zmianami, ale ostatecznie i tak zagłosuje tak, jak będzie chciało Prawo i Sprawiedliwość i Jarosław Kaczyński? Czyli zagłosuję, a nie będę się cieszył. Myślę, że Jarosław Gowin od pewnego czasu faktycznie też bierze udział w tej walce o władzę i o wpływy w Zjednoczonej Prawicy. Myślę, że umacnianie się Zbigniewa Ziobro, a Zbigniew Ziobro faktycznie umocnił się znowu przy tej rekonstrukcji rządu, powoduje, że Jarosław Gowin i jego partia czuje się zagrożony i chciałabym wierzyć, że to wynika z takiego zwykłego, elementarnego poczucia przyzwoitości. No, chciałabym wierzyć. To jest takie moje oczekiwanie i moim oczekiwaniem byłoby, że jeżeli to wynika faktycznie z poczucia przyzwoitości i jednak Jarosław Gowin gdzieś tam w środku jest demokratą, to powinien zrobić ten kolejny krok wreszcie kiedyś i z tą koalicją się rozstać. No, czy będzie go na to stać? A Zbigniew Ziobro, myślę, nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Ja czekam na kolejne jego kroki. Myślę, że nie odpuści, tym bardziej, że został bardzo poważnie osłabiony znowu w grudniu, upokorzony przez Mateusza Morawieckiego, więc na pewno nam szykuje jeszcze poza tymi mandatami wiele innych rzeczy, z którymi będziemy się borykać w tym roku, ale proszę zobaczyć, pani redaktor, jak to fantastycznie odwraca uwagę społeczeństwa od tego, że tylko 1230 osób zostało zaszczepionych w którymś z dni ostatnich weekendów, chyba w sobotę. To jest skandal. Ale kiedy będą nam wrzucać takie rzeczy, my oczywiście będziemy się nimi zajmować, bo musimy, bo nie jesteśmy w stanie przejść do porządku dziennego nad łamaniem praw obywatelskich i nad łamaniem demokracji, a przy okazji nie ma już czasu, żeby wszyscy interesowali się tym, że generalnie rząd przygotował narodowy program szczepień, ale tylko w dokumencie i w ogóle nigdy go nie wdrożył. No ale pięknie pani wywołała następny temat, bo o tych szczepieniach chciałam porozmawiać. No właśnie, oczywiście te 1200 szczepień z hakiem tam w ciągu jednej doby, to rząd tłumaczy po swojemu, że niektóre placówki, czy inaczej, że nie wszystkie placówki pracują w weekendy, bo nie zdecydowały się na to, co trochę jest, szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę, że zależy na tym, żeby jak najszybciej się zaszczepić, jest dla mnie zaskakujące. Co nie zmienia jednak faktu, że daleko nam do tych liczb, które już nie wspomnę o takim Izraelu, ale mają miejsce w innych europejskich krajach. Oczywiście niektóre placówki tłumaczą, już mówiłam o tym, to tym, że dostają za mało szczepionek, a jest dużo więcej chętnych, że tutaj jakby znowu pojawia się jakiś taki chaos organizacyjny i oczywiście jedni winę na drugich zwalają. I jak to potencjalnie według pani powinno wyglądać i gdzie tutaj ten podstawowy błąd jest popełniany, żeby jednak przyspieszyć, żeby to nie było tak, że w ciągu... że ja na przykład będę musiała co najmniej rok, jeśli nie więcej, czekać, żeby się zaszczepić, a żeby to miało miejsce dużo wcześniej. No ja też pewnie, pani redaktor. Kwestia jest podstawowa taka, że w służbie zdrowia od czasu rozpoczęcia pandemii panuje chaos. I nad tym chaosem nie panuje Prawo i Sprawiedliwość, nie panuje minister zdrowia. Minister zdrowia zajmował się zarówno pandemią, jak i tym, czym się zwykle powinien zajmować. Nie wyodrębniono żadnego pełnomocnika w marcu już do tego, żeby jakiś plan walki z pandemią wprowadzić. A kiedy już od wakacji mówiono poważnie o tym, że szczepionki będą końcem roku, to nie przygotowano się do tego, dlatego że powinno już być zaplanowane to wcześniej, ależ władza wtedy zajmowała się zapewnieniem drugiej kadencji Andrzejowi Dudzie. Ja pamiętam, że w październiku już przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia mówili, że w grudniu będą pierwsze szczepionki w Polsce. Mówili to nam w Senacie, w związku z czym przyznam, że byłam bardzo zdziwiona, kiedy okazało się, że nie przygotowywano się do tego. Nie włączono w ogóle, pani redaktor, samorządów. Przecież gdyby samorządy zostały włączone w ten proces szczepienia, dystrybucji szczepionek, to znacznie łatwiej by to poszło, ponieważ samorządy znają swoich obywateli, wiedzą kto gdzie mieszka, jaka jest struktura w danym mieście, w danej gminie, w powiecie, ale tego nie zrobiono, dlatego, że w naszym kraju próbuje się wszelkimi metodami, bez względu na konsekwencje, udowodnić, że samorządy to zło. W związku z czym dzisiaj słyszałam, że już zaczęło się przebąkiwać, że być może przy pomocy samorządów. Oczywiście jest to 2-3 miesiące za późno. Poza tym w grudniu też myślę, że była w ogóle nieskoordynowana ta akcja. Pamiętamy nie tylko o tak zwanej aferze ze szczepieniem VIP-ów, bo tą aferę też rozpętano tylko po to, żeby przykryć niekompetencje, ale ja bardziej myślę o tych szczepionkach, które zostały wylane, ponieważ zbyt późno zdecydowano o tym, że ta szósta dawka jest również zdolna, nadaje się do tego, żeby nią zaszczepić. Poza tym cały czas trzyma się szczepionki dla ludzi, którzy otrzymali pierwszą dawkę, podczas gdy wielu specjalistów mówi, że należałoby wyszczepić teraz wszystkich, których można by już wyszczepić, zużyć wszystkie szczepionki, dlatego że nawet gdyby ta druga dawka nie przyszła, a pewnie przyjdzie, to lepiej mieć zaszczepionych większą część społeczeństwa z 75% odpornością niż mniejszą, jeszcze w chaosie, z tą 90-kilkuprocentową. Także nie sprawdzano, nie przeprowadzano żadnych symulacji, w jaki sposób te szczepienia mogłyby nastąpić. Oczywiście Izrael tutaj przoduje, ale ja już czasami zastanawiam się, czy gdyby do każdej placówki służby zdrowia po prostu, która by mogła szczepić, przywożono te szczepionki i po prostu wołano ludzi z ulicy, chodźcie ludzie, zaszczepcie się, kto może. Czy by to szybciej nie było? Pewnie byłoby szybciej niż cały ten skomplikowany plan, w którym tak naprawdę nikt nie wie, kiedy zostanie zaszczepiony. A przypominam jeszcze jedno, zwłaszcza, że przeczytałam jakiś czas temu, to tak? Gospodarka nie wróci na normalne tryby. Bo teraz zastanawiamy się, czy dzieci mają wrócić do szkoły, czy nie spowoduje to wzrostu pandemii. Za chwilę będzie kwestia powrotu właśnie wszystkich restauracji, powrotu wszystkich tych obiektów, które są zamknięte. Przecież nie można cały czas utrzymywać takiego lockdownu, bo nasza gospodarka naprawdę padnie, czy padną przedsiębiorcy. Oni już padają, już są duże problemy u restauratorów, u tych wszystkich przedsiębiorców, którzy zajmują się branżą fitness, czy branżą okołotargową. Te wszystkie branże, o których mówiliśmy wtedy, kiedy wprowadzaliśmy poprawki do kolejnej edycji tarczy, które zresztą zostały przez Sejm oczywiście odrzucone, dlatego że nad tymi przedsiębiorcami się nie zastanawiamy. Pamiętamy też wczorajsze zdjęcia z Zakopanego, ponieważ kuriozalne jest, że zamknięto stoki narciarskie, a nie zamknięto wyciągów, bo to są kwestie PKD, które zostały wprowadzone. Przecież ludzie bez maseczek są na sankach i tych ludzi się nie powstrzyma, bo ludzie chcą wyjść na powietrze. I rząd zamiast zastanawiać się, jak największą ilość, jak największą populację wyszczepić i jak sensowne bariery czy jakieś może zasady zdejmowania tych barier przekazać społeczeństwu, co będzie dzisiaj, co będzie za tydzień, co będzie za 2, za 5, za 10 tygodni, to ludzie są niepewni. Ta niepewność też kreuje takie zachowania niezbyt przemyślane i takie lekkomyślne. Tak, absolutnie się z tym zgadzam i zdjęcia swoją drogą właśnie z polskich gór, jakie obiegły internet z tego chociażby weekendu, są zatrważające, no bo z jednej strony też absolutnie jestem w stanie zrozumieć wszystkich, którzy mają dość siedzenia w domach i spragnieni przebywania na świeżym powietrzu i pojeżdżenia sobie chociażby na nartach, zwłaszcza, że są ferie, jest zrozumiałe, ale z drugiej strony tak sobie myślę, że gdzieś to nasze myślenie nie tylko o sobie, ale też globalne o tym, żebyśmy pilnowali siebie nawzajem, też jest dość istotne i jeszcze chyba trochę musimy wytrzymać. Pytanie, jak długo jeszcze. Ale nawiązując do tego, co pani już na koniec mówiła a propos tego, że może prostszym rozwiązaniem byłoby a propos szczepień, żeby ci, którzy mogą w danej chwili poszli się zaczepić, jest, wydaje mi się, mogłoby być jakimś rozwiązaniem, bo ostatnio przeczytałam, że bodajże w Opatowie, w jakiejś placówce okazało się, że nie ma chętnych do szczepień i tak naprawdę szczepionki, jakaś tam liczba szczepionek, które placówka dostała, poszły do kosza. I tylko, że biorąc pod uwagę to, co działo się z kolei, jakie zamieszanie wywołało szczepienie, nazwijmy to celebrytów, to no, z przyjemnością pewnie ja czy pani zadzwoniłabym tam, powiedziała, ja chcę się zaszczepić, skoro i tak macie je wyrzucić, to ja przyjadę i się zaszczepię. Tylko w momencie, kiedy ta informacja by się dostała do mediów, wywołałaby falę, nie wiem, hejtu, komentarzy i tak dalej, a to chyba nie tędy droga, prawda? No nie tędy droga, ale wydaje mi się, że placówki, kiedy by wiedziały, że dostaną szczepionki, mają też przecież swoich pacjentów pod opieką i sobie by bardzo dobrze z tym poradziły. No i jeszcze raz wspominam o tych samorządach. A jeżeli mówię o tym hejcie, ja się tylko zastanawiam, ile będziemy mieć procesów sądowych, pani redaktor, ponieważ jeżeli człowiek sam się nie pochwali w internecie albo w rozmowie z dziennikarzem, że jest zaszczepiony, to przekazywanie takiej informacji medycznej jest naruszeniem prawa pacjenta, które skutkuje odszkodowaniem bez względu na to, czy poniesiona została szkoda. To są przepisy naszego prawa. Więc zastanawiam się, czy PiS pójdzie tą drogą, którą idzie, że po prostu skreśli ten przepis w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, dlatego że no, dla mnie skandalem jest, bez względu na to, na przyczynę, ale skandalem jest podawanie danych osób, które zostały zaszczepione. No niestety mamy takie prawo i my musimy prawa przestrzegać. My nie możemy powiedzieć, że my tutaj, dlatego że to jest taka sprawa, że tutaj musi być przestrzegana kolejka, będziemy naruszać prawa tych ludzi, bo nie ma wyjątków do przestrzegania prawa. No dura lex sed lex. I jeżeli my nie będziemy uważali, że prawo jest najważniejsze i że żyjemy w państwie prawa i że nie będziemy starali się postępować zgodnie z prawem, oczywiście również w kwestii tych osób, które mają być w jakiej kolejności zaszczepione, ale również ujawniania danych osobowych osób, które zostały zaszczepione, no to my będziemy w wiecznym chaosie. Ale jeżeli chodzi o tą jeszcze tak zwaną aferę, bo dobrze, że pani powiedziała tak zwaną aferę, bo ona moim zdaniem służyła tylko znowu dzieleniu ludzi i przykryciu tej niekompetencji i braku planu szczepień, to ja zastanawiam się, czy w ogóle te szpitale dostały jakiekolwiek harmonogramy, jakiekolwiek zalecenia. Bo z tego, co ja widziałam, to widziałam tylko te pisma Ministerstwa Zdrowia i NFZ-u, które wręcz zachęcały do wyszczepiania ludzi po to, żeby nie zmarnowała się żadna szczepionka. Ja naprawdę, gdybym ode mnie to zależało, to odpowiedzialność stosowałabym w stosunku do tych jednostek i do tych placówek, do tych zarządzających, u których te szczepionki się marnują. Bo jeżeli jest taka sytuacja, że nie ma kogo wyszczepić, to naprawdę wyszłabym na ulicę i wołałabym ludzi, przyjdźcie ludzie i zaszczepcie się, bo to jest wtedy racjonalne i każda nowa osoba zaszczepiona, każda grupa zaszczepiona powoduje, że my będziemy zmniejszać ryzyko zachorowania przez osoby, które się z tymi ludźmi stykają. Czyli będziemy zwiększać tą taką odporność na tak zwaną stadię. Dokładnie. Dokładnie tak. Gabriela Morawska-Stanecka. Pani marszałek, dziękuję bardzo za to spotkanie. Wszystkiego dobrego, miłego dnia. Również. Miłego dnia.